Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku naszej Areny Magiem. Moi drodzy, w tym odcinku również zaprosiłem gościa, Riasen. Witam wszystkich. Mamy Riasena z nami. No to już się stało tak standardem, tak, że mamy 2-2, to wtedy zapraszam gościa. Ale cóż, bez zbędnego gadania przechodzimy do gry. Moi drodzy, tak jak ostatnio mówiłem w odcinku Stali Paladynem, a wczoraj wyszła przygoda w piątek i tak jak wspominałem, przygodę będę wrzucał od poniedziałku w zamian za naszą serię Stalią. Będę chciał właśnie w poniedziałek zrobić skrzydło normalne, połączone prawdopodobnie z tymi klasowymi challenge'ami i we wtorek i środę prawdopodobnie heroiki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj mamy sobotę, będę cały dzień nagrywał i na cały przyszły tydzień będą już odcinki. Dobrze, mamy godnego oponenta. Tral, już tutaj Riosen zdążył wyśmiać moją talię, że Early game pozostawia wiele do życzenia, ale widzisz, mamy czaromiota. Znaczy on nie zostawia wiele do życzenia, tylko go nie ma po prostu. Szczegóły. Szczegóły. No. Polujemy na jakieś droższe kreatury. Polujemy na jakieś... Mamy dwójkę, wygrana, nie? Już jest wygrana. Widzisz. I teraz jeszcze żmimany. No ja nie mogę. Wróżbita Farid, pozdrawiam. Ta gra może nie jest przegrana. Jestem zaskoczony. Ty, no, nie spodziewałeś się takiego obrotu, nie? Przygotowałem się na szybkie 2-3. Tak się przygotowałeś, tak? Tak się przygotowałeś. Znaczy, nie, słuchaj, ja wiem, że ty jesteś na kacu, nie? Ale... Ale nasz Mimany pada. Ale to w sumie dobrze, bo... Uczennica czarownika przynajmniej przeżyje. A, więc nam jest to stosunkowo na rękę. O, i polimorfia doszła, bardzo. Bardzo mi się to podoba. Jak przeżyjesz, słuchajcie, ten. W trzeciej, czwartej turze będziesz miał niezłe zagrania w sumie. Z czarownika wypadnie może jakiś dobry czar. Może. No, może. Pewnie. O, czarodziejka przeżyje, obniży koszt. Ostatnio wypadł mi z czaromiota ten czar na od druida, chyba dzikość, to tak się nazywa, że zadaje obrażenia równe punktom ataku bohatera. O, a my mamy potężną salwę, bardzo fajne zaklęcie. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi oraz stronnikom obok niego. Nie wiem, czy zabijać ten totem? Chyba sumie... tak. No, lepiej bo zmniejszamy prawdopodobieństwo na jakiś taunt. Te totemy szamana są takie upierdliwe, bo nie wiadomo cię zabijać. Na przykład jak paladyn wystawi na jeden, to zazwyczaj się zabija, nie? No, ale to paladyn, więc no. Jakiś tam... Kurde. A tutaj ale nie... dobra, będzie miał przeciążenie, więc w kolejnej turze będzie miał 2 punkty. Ach, ten czaromiot! Dlatego go nigdy nie wybieram na arenie. Ale no. Top decki są. Są top znaczy, decki. Ja widzę, że ten deck się opiera na top deckach. No tak, no. Ja po prostu, wiesz, pay to win zapłaciłem Blizzardowi, żeby miał takie top decki. A on jeszcze coina ma, czyli w trzeciej turze. No, okej, okay. Nie jest źle. Śluzorze wchodzi. No, mamy już na szóstą turę. Jeszcze odzyskasz złoto za tą arenę. Będzie 7-3, myślę, że. 7-3? Myślę, że spokojnie. Przed chwilą było 2-3, ale... No ale nie wiedziałem, że masz taką moc top decków. Ja widzisz. A... Fireball? Czy go olać? Chociaż... Nie, olać lepiej nie. Zabijemy to szybko. Zabijemy i w twarz. Nie ma co tutaj... No, już tak, myślałeś, że śluzożera, tak. Ja wiem. To jest po prostu moc tego komputera. Moc specjalna. No dobra, teraz mi nieźle to wygląda w sumie. Ten dzień musi rosnąć, żeby cokolwiek zrobić. No. Musi rosnąć, a my w razie czego mamy... No, od biedy polimorfa na... Ojeju, teraz szósta tura może być jakiś żywiołak ognia. No ale nawet tam to jest żywiołak ognia.
No dobra, trochę robi. W końcu to żywiołak, nie? No. Wróżbita fari, ja ci mówię. Musisz założyć drugi kanał. Ale kurde. Chyba, że zrobimy combo polimorfia plus potężna salwa i wtedy zabijamy dwie kreatury. No po co kombinować fireball i ten? No w sumie. A. Tylko szkoda, sobie... że nie wiesz, na co wystawić już, no ale trudne. Chyba, że... albo nie, dobra. Nie ma co chyba nie, się, kombinować. Bo się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby zostawić na razie tego... Firebola? No i zostawić tego żywiołaka i wystawić tylko tego ogra, nie? A cień zabić żywiołakiem wody. No ale już po ptakach. Już po ptakach. No ale nie no. On teraz będzie miał 7 punktów many. No ma tutaj sporo możliwości na zagranie jakiejś mocnej kreatury. No ale... No Jezu, nie przepadam. Zdecydowanie nie przepadam za tym smokiem. Serio, mi za nim jest cienki. Weź te, albo nie. No widzisz, mówisz masz. Jakbyś nie poprosił, no to... O. Mrozimy chyba, co? Tak. Chyba, chociaż... że taunta rzucisz. Albo w sumie nawet nie taunta, może rzucić ogra. Bo w sumie on tak ci nie zabije tego żywiołaka. Przynajmniej ze stołu. No i w twarz, on ma teraz 12 punktów zdrowia. U nas gdzieś jeszcze się tam czai Fireball. Ale nawet bez Fireballa, jeśli przeżyją nam te dwie kreatury, to będziemy w stanie go zabić w kolejnej turze, bo mamy polimorfię właśnie, więc możemy zaatakować żywiołakiem wody i zamienić go potem w dzika. Więc mamy szansę. Ale myślę, że tutaj żywiołak wody zginie od tego smoka. Co nam jest stosunkowo na rękę. Zobaczcie, wygląda ta animacja. O! Jednak go oszczędził. W ogóle... No trochę misplay. Czemu? No mógł najpierw rzucić totem. Najpierw, no mógł. O, dobra, tu na spokojnie chyba, co? Walniemy sobie lustrzany byt, dorzucimy taunta. No i on... W sumie... Nie, dobrze, że tego taunta rzuciliśmy, bo myślałem też nad spingowaniem go i wtedy w kolejnej turze bylibyśmy w stanie go zabić. No ale teraz chyba też tak będzie, zostałyby mu 2 punkty many, nawet jeśli tutaj zagra jakiś totem. No nawet nie jest to taunt. Więc pozamiatane, będzie 3-2. Więc arena się zwróci. Rzuć jakąś emotkę. Wybacz. Dobre zagranie. Czemu dobre zagranie? No bo takie szydercze. Chyba w Działdowie, nie? To hermetyczne żarty znowu. Nie prowokuj mnie, rozumiem. O, no, ale z takim opóźnionym zapłonem, tak. Bo był zamrożony. To się zastanawiam. Zginąć czy nie zginąć? No. No dobra, mamy 3-2. Także... Na razie szybkiego wpierdolu nie ma. Na razie. Na razie. Optymistycznie widzę. No oczywiście, że optymistycznie. Ja dzisiaj 2 odcinki chcę z tej areny wrzucić. A żeby były 2 odcinki, to teraz musimy zrobić 5-2, a potem już może być 5-3. 5-2 mówisz. No dobra. Ja nic nie mówię. Nie? Nie no słuchaj, ja po prostu będę mówił, jakie karty mają wychodzić, nie? Czyli teraz w startowej ręce żmij many i uczennica czarownika. I czaromiot. I czaromiot, tak jest. I złotnięcie tarczą z czaromiota. Nie, to akurat nie. Dlaczego nie? Kurde, zostawiać go? Ten technik. No, możesz go zostawić, bo może jakiś werbunek mieć w ogóle. W sumie. Dobra, sprzedawca, przekąsek, no nie, to sobie wyrzucimy, kukłę też. Dobra, zobaczymy co nam wypadnie. Aha. Bardzo, bardzo mocne karty kurczę, dostaliśmy. Mówiłem, żeby zostawić tam, prawdę. No. O, ale jest wódz, także spoko. Tym bardziej, że nasze Hero Power kontroluje jego Hero Power.
Ojej. Ale nasze Hero Power nie kontruje zombiaka. Ej, wiesz co, w ogóle mi się zdaje, że on ma early. Tak? No. Kurde. Dobra. Co tu robić? Ojej. Takie smutne. On, no, ja jestem pewny, że nasz przyjaciel palany się cieszy. Może zagra coina i werbunek. A my użyjemy technika kontroli umysłu i zabierzemy mu giermka. No. Taki jest plan. No w sumie całkiem niezły. Ale... jak 5-2 w tym odcinku. Dobra, lustrzany byt. Chociaż no, zatrzyma... no, lustrzany byt. Myślę, że jest dobrą opcją. Blokujemy mu jakieś tam kreatury zatrzymane. Nawet za 4, szatkownik pewnie. Światłość nie odpowiada. Nie! Także a propos tego 5-2. No nie. No dobrze mi idzie, patrz co nam przyszło. Smokowiec z Mrozary. On nam zrobi grę. Super. Ojej, no tak teraz musisz czekać na piątą turę, żeby mu dać kreaturę za 5 many. Nie, no co ty. On teraz rzuci jakiegoś stronnika, ja zagram tego, technika kontroli. Może przyjmiesz 5? O, widzisz? Tak się gra. To akurat... tak się gra. Na farcie. Tak grają profesjonalni gracze i teraz rzucam technika kontroli. Muszę sobie obejrzeć Mistrzostwa Świata z Kartona. I teraz patrz. Technik kontroli, smoka dostajemy. Dostajemy głodnego smoka. No nie. Nie? Kurde. Miało zadziałać, no. No to chociaż tego zabiję. Mogło być gorzej. Mogło być 3-3. Tylko, że a nie, będzie 3-3. Tylko pewnie będzie gorzej. Ty nie wierzysz. Nie wierzysz w siłę tej talii, nie? Czy ja wierzę, to masz mocny late game. A on ma mocnego taunta. Ja nie wolę mieć mocny stół. Kurde, no. Jak to? To teraz... o! Kurde, to jest... to już jest? W tym? No. W arenie? Ujej. Więc widać, że on dzisiaj robił, albo wczoraj tą talię. A, dobra, co by tu... dobra, myślę, że... zabijemy tego głodnego smoka. Plus jest taki, że on ma już troszeczkę mniej kart od nas. Minus jest taki, że ma dwie kreatury na stole, broń i zaraz chwilę coś wystawi. Ale tam! Szukaj pozytywów, drogi kolego. Szukaj! Myślałem, że powiesz, żeby nie szukać dziury w całym. Nie no, to jest za duża dziura, żeby tu... Ech. Te żarty, nie? Te żarty. To jest więcej dziur niż materiału, nie? Sucho! Sucho tak bardzo, że... dobra, zmęczony jestem, spałem się 2 godziny. Chwalisz się czy żart... ej, nie, no nie możemy przegrać z kolesiem, który ma piechura. Ze złotych włości. No ale pomyśl z drugiej strony, to myślę, nie mogę przegrać z kolesiem, który nie ma w ogóle kreatur za 2 many lub mniej. Szczegóły, tak? Szczegóły. Widzisz, on teraz musi poświęcić 2 kreatury, żeby zabić tego śluzożera. Dwie. Nie, bo wystarczy, że atakuje mistyczką i bronią. A potem drugą mistyczką zabije, to zostanie ze śluzożerem. Nie psuj mi zabawy, tak? Nie, weź nie psuj mi. Czy ja myślę, że po zrobieniu tej... myślę, że po zagraniu tego czempiona Mukli, to jesteśmy w dużych... tarapatach, tym bardziej, że Flame Strike'a nie mam. Dziwnym trafem mi nie doszedł, no. Nie, no także myślę, że tutaj takie mocne 3-3. Myślę, że teraz by się przydało, żeby Jenna powiedziała, co robić, co robić. Ja myślę, że... też zagrać sobie na Mukli. Pokaż mu, że masz. Nie, epika mu zagram, no weź. Zagram mu epika i jeszcze zabiję mu kreaturę. On chyba nie zauważy, że ma się zabić.
Ja myślę, że on się skupi na zabijaniu. Ale w ogóle zmienili głos tego paladyna, nie podoba mi się. On, zmienili? On, no tak, on ma teraz taką chrypę, jakbym mówił, nie? Że przepity jest. Zawsze, że przepity, no ja nie wiem. No nie zawsze. To, że ty... Mam swój styl życia. Tak. No. Ten rozdaje te banany na prawo i lewo, ja nie wiem. Każdy bang! Bang, mocne 3-3. Miało być lepiej, nie? Ale spokojnie. Dzisiaj to jest dopiero początek. No ale... Mamy 11:15. To co? Będziemy. Co? Wbijesz 4-3 tego? No nie wbiję 4-3, ale jeszcze przede mną dzisiaj sporo nagrywania, mianowicie skrzydło. Challenge, heroiki, do tego jeszcze Warcraft 3 na jutro. Tam pomijając, że skrzydła to są bardzo łatwe, nie? Tak ci się tylko wydaje, tak ale, ci się tylko wydaje. Ale jak przejdziesz heroika, to będą propsy. No ja w ogóle nie wiem, co tam jest, jeszcze nawet ale nie mogę oglądałem. Mogę ci powiedzieć? Nie przejdzie. Jak to nie? Bo ty przechodziłeś. Ej, no widziałeś, że tym prawie całego przeszedłem heroika. Bo ci pomagałem. Dobra, zobaczmy. Ja myślę, że tutaj jakaś legenda na pocieszenie powinna być. Może ty za 2 many dostaniesz. Na pocieszenie. Na early. Ale pewnie tak będzie. Mana wyrma. I legenda. Ej, no gdzie jest ta legenda? Mnima. Ej, no Blizzard mi pisał, że będzie w tym pakiecie. I co? Oszukali mnie. Oszukali. Kupimy nową arenę. No, ale są karty do maga, także spoko. Aż jedna. Aż jedna. Są karty? Aż jedna. Dobrze, moi drodzy. No, niestety, ale arena 3-3. No, tutaj gość się nie spisał, ale... Jak miałem się spisać, jak ty nie miałeś w ogóle karty? Oj, ważne, że była jedna wygrana dzisiaj, tak honorowo, nie? Także jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również moje inne filmy na kanale. Tak jak mówiłem, od poniedziałku będę wrzucał skrzydła z nowej przygody w Headstone'ie. No i cóż, żegnam się z wami, Josen. Do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się, cześć.